Dzień dobry w kolejnym vlogu. Ja właśnie zrobiłam sobie kawkę, bo byłam na zakupach i po prostu opadłam z sił po tych zakupach. Także mam nadzieję, że ta kawa mnie rozbudzi. To będzie taki piątkowo-sobotni vlog. Zaczniemy od dzisiaj. Dzisiaj właśnie jest piątek. Ja byłam na zakupach w Altiku. Pokażę Wam pokrótce, co kupiłam, co tam planuję sobie robić na obiady, jeśli chodzi o plan na cały tydzień, o gotowanie. Potem jak dzieci przyjdą, to jem obiadek i idziemy do koleżanki, z którą się dawno już nie widziałam. Znaczy gdzieś tam się widujemy w przelocie, że tak powiem, bo mieszkam blisko siebie, ale nie mieliśmy czasu tak, żeby sobie dawno już usiąść i pogadać. Także idziemy na kawkę, idę ja razem z dziećmi. Damian jeszcze nie wiem, co on tam sobie zaplanował w tym czasie. Pewnie będzie korzystał, po prostu może odpoczywał z tej okazji, że będzie miał ciszę w domu. W każdym razie tak właśnie, taki mam plan na dzisiaj, a jutro dzieci polska szkoła. Ja mam zamiar sobie zrobić troszkę porządków przed domem. Mam nadzieję, że mi pogoda na to pozwoli, bo ostatnio ta pogoda nas nie rozpieszcza, często pada. I tak mi już zarosło tam zielsko, wiecie, w koło kwiatków, w koło róż. No i chciałam właśnie sobie to uporządkować. Mam też taki plan jutro zasiać sobie kwiatki, także takich trochę jutro będzie ogrodowych spraw. Mam też zamiar wyjąć troszkę wielkanocnych ozdób. Znaczy nie mam tam ich dużo, ale coś tam jest. Ostatnio nawet widziałam też coś w sklepie fajnego, ciekawego. I mówię, nie wiem, właśnie tak zastanawiałam się, czy kupić, ale już sama nie pamiętam dokładnie, co ja tam mam takiego swojego w ogóle z tych swoich starych ozdób. Więc mam taki plan jutro sobie wszystko wyjąć, pokażę Wam co i jak. Także to będzie taki vlog mieszany, troszkę zakupowy, troszkę sprawy ogrodnicze i do tego jeszcze dekoracyjne, jeśli chodzi o Wielkanoc. Właśnie mam taki zamiar powyjmować sobie te wszystkie rzeczy. Chociaż nie mam tak dużo, bo ja jakoś tak nie zdobię nie wiadomo jak tych... Nie zdobię nie wiadomo jak tego domu na Wielkanoc, ale jakieś tam drobne akcenty są, także na pewno Wam też pokażę. Dobra, biorę się za zakupy i wszystko Wam zaraz opowiem. Dobra, to tak, kupiłam fasolkę szparagową z myślą do obiadu na niedzielę, razem z jajkiem sadzonym, do tego mam kefir w lodówce i właśnie się kapłam, że kupiłam o jedną paczkę za dużo, bo miało być 3 do obiadu plus 1 do kurczaka i to będzie już obiad na kolejny dzień, no ale nic, najwyżej będzie troszkę więcej tej fasolki, także później będzie właśnie kurczak taki z mlekiem kokosowym ja robię, do tego puszka pomidorów i do tego ryż. Co ja tu jeszcze kupiłam? Makrela, to tak z myślą na chleb. Oczywiście ser. Z owoców to winogrona i jabłka. Taki cały worek jabłek kosztował chyba 2,70. Chyba 2,70 coś. Tych jabłek tutaj jest sporo, ale nie mamy już ani jednego w domu. Jeśli chodzi jeszcze o owoce, to banany, ogórek do kanapek, paska szpinaku. Bardzo lubię ostatnio robić sobie jajecznicę ze szpinakiem. I Zosia też bardzo lubi sobie przegryzać też do kanapki, w postaci jako, że sałata. Także jak je kanapkę, to daję jeszcze jej szpinak. Masło. Bardzo mi smakuje ostatnio ten hummus, to jest z czerwoną papryką. I 2 czekolady, te 85%. U nas strasznie schodzą. Prawie na każdych zakupach kupuję 2 takie tabliczki, ale ja też robię dzieciom budyń czekoladowy z tych czekolad. Seler. Ostatnio smakują mi bardzo soki z selera. Mieszam sobie je z sokiem pomarańczowym, który też kupiłam. Wlewam troszkę wody, miksuję właśnie i takie koktajle, może nie aż... No tak, takie soki z selera. Tutaj takie pomidorki koktajlowe. Dzieciom wzięłam takie żelki, to tak, żeby do lunchboxa im, albo na przegryzienie. O, fajne są te żelki, bo one są z owoców. Tutaj Damian bardzo lubi ostatnio kupować sobie takie te pasty gotowe na chleb. Tutaj jest tuczyk z kukurydzą. Tu też wzięłam dzieciom takie 4 jogurty, takie wyciskane. A to też tak z myślą, żeby zapakować im na przykład do lunchboxa na drugie śniadanie, do polskiej szkoły jutro. Cytryny, no to wiadomo. Wzięłam te makarony właśnie, ja już chyba kiedyś je pokazywałam, one są często w Aldiku. Ten jest z buraka i czerwonej soczewicy, o ile się nie mylę, to soczewica. A te są z ciecierzycy. One są przede wszystkim bezglutenowe, więc wzięłam je dla Zosi. Ja tylko chciałam powiedzieć, że żeby zwrócić uwagę, jak ktoś sobie kupuje tego typu makarony, że one mają dużo krótszy czas gotowania niż normalne makarony, bo tutaj jest chyba...
6-8 minut, także dużo krócej, bo zazwyczaj się tam chyba gotuje 10, 11, 12 minut. Także bardzo łatwo jest je rozgotować. Ser żółty, cheddar, kostka oczywiście, bo u nas zawsze musi być taki ser. Tutaj wzięłam już tak z myślą o Wielkanocy, były takie z KitKata te zajączki czekoladowe. Oczywiście one są bezglutenowe. Aha, no i wzięłam więcej paczek, tam chyba jeszcze mam dwie w torbie, bo dzisiaj idziemy do tej koleżanki, więc weźmiemy też do nich takie KitKaty. A jeśli mowa o słodyczach, no to tutaj wzięłam też takie jajeczka już czekoladowe z myślą na Wielkanoc. I ostatnio dostałam w prezencie taki ładny spodeczek na Wielkanoc. To pokażę jutro, bo jak już mówiłam, będę jutro wyjmować jakieś tam już ozdoby na Wielkanoc. Jak pomyślałam sobie, że właśnie na tym talerzyku takim ozdobnym położę te jajeczka czekoladowe. I były jeszcze takie kurczaczki czekoladowe. Strasznie mi się podobały. I jeszcze były takie same, tylko że zajączki w złotych takich opakowaniach, takich złotych, w złotym pazłotku. No i jeszcze jajka, no to wiadomo, też taką szynkę, jeszcze tutaj mam czosnek, no i ryż basmati, bo mi się skończył. To już tak szybko tutaj pokażę, jeszcze kupiłam trzy paczki, jeszcze jedno mam tam, trzy paczki marchwi, bo zamierzam zrobić sok z marchwi, bardzo lubimy sok z marchwi, a dawno nie było. Także to tyle, jeśli chodzi o zakupy. Mamy sobotę. Jak widzieliście, byliśmy na wesołym miasteczku. Takie mini wesołe miasteczko. No, przyjeżdża kilka razy do roku tutaj u nas na takie osiedle obok. Ogólnie to nie miałam planów iść, bo pogoda dzisiaj była po prostu... była po prostu dziwna. Było, świeciło słońce, wiał wiatr, padał deszcz. Jak słońce zaszło, to znowu padało, wiało, deszcz, słońce i tak w kółko. Także ogólnie nie planowałam iść, ale znajoma właśnie wspomniała mi, że chcą się wybrać po tej polskiej szkole ze swoimi dziećmi, a mój Antek się przyjaźni bardzo z ich synem. No i właśnie też, tylko też nie wiedzą jeszcze, bo jaka będzie pogoda. No i ogólnie tak stwierdziliśmy z Damianem, że to przejdziemy się z nimi też na chwilkę. No zobaczymy, jak najwyżej zacznie padać, no to się po prostu zwiniemy i do domu. No i ogólnie fajnie było. Chociaż dzieciaczki tam pojeździły troszkę na kilku karuzelach, chociaż muszę powiedzieć, że ceny w tym roku są no po prostu zaskakujące. Jak z tamtych poprzednich lat, no to było dużo taniej. Teraz taka krótka przejażdżka, zresztą to teraz taka krótka przejażdżka. Dziecko pojeździ chwileczkę, no i już na następne, dlatego my tam chyba pojeździli na trzech rzeczach i powiedzieliśmy im, że słuchajcie, dobra, już stop, teraz ostatnia i koniec po prostu, bo no naprawdę, nawet jak tam spotkaliśmy jakichś znajomych, to też właśnie każdy mówi, Jezu, jak drogo. Także podrożało i wesołe miasteczko. No, ale byli na chwilkę, na kilku rzeczach pojeździli. Także fajnie. W ogóle ten dzień taki bardzo intensywny, bo jeszcze dzisiaj była w polskiej szkole taka świąteczna kawa. Dzieci jak się oddało już tam do klas, to potem można było sobie iść na taką no kawa, herbata. Kto chciał na ochotnika mógł upiec jakieś ciasta. Potem one były oczywiście za symboliczną cenę sprzedawane i cały koszt tego przeznaczany był na szkołę. Były też sprzedaży jeszcze ozdoby świąteczne, które dzieci robiły tydzień wcześniej, bo to z okazji właśnie bo chyba nie powiedziałam jeszcze, bo to z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych była ta świąteczna kawa, także można było jeszcze kupić jakąś ozdobę świąteczną, którą robiły dzieci. Ja też kupiłam to, co robiła tam Zosi Klasa,
Później pokażę, bo tak jak mówiłam też już wcześniej, że mam zamiar dzisiaj wyjąć swoje ozdoby świąteczne w końcu. Ale tymczasem piję szybko kawę, chociaż tak mi się nie chce, już po prostu taka zmęczona tym wszystkim, ta polska szkoła, później ten plac zabaw, znaczy plac zabaw, wesołe miasteczko z dziećmi i w ogóle. Ale jest teraz naprawdę pięknie, wypogodziło się, świeci słońce, także idę i trzymam się swojego planu, tylko piję kawę i mam zamiar powyrywać tam koło tych swoich róż, te swoje zielsko po tej całej zimie, bo tak wszystko zarosło, no że po prostu masakra. Aha, no i jeszcze mam zamiar posiać swoje surfinie, w ogóle jest już późno na to, boję się, że one mi nie wyrosną, bo w tamtym roku je chyba siałam w połowie lutego, ale trudno, no spróbuję, jak się uda, to się uda, jak nie, to nie, bo jeszcze właśnie tak sieję w połowie lutego, chyba nawet koniec stycznia, teraz już troszkę późno jest, no bo jest praktycznie kwiecień. No ale mam i tak nasiona, bo ja zbieram swoje, ze swoich kwiatów. Mam zebrane, więc no spróbuję. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie, no to trudno, no przegapiłam sobie po prostu. Na początku zapomniałam, a potem po prostu jakoś tak nie miałam czasu. Także dzisiaj i teraz biorę się za ogrodnictwo. Ja się biorę właśnie za wysiewanie swoich kwiatków. Surfinie, tak jak mówiłam, mam swoje nasionka, tutaj już sobie uszykowałam, spakowane, podpisane, z tamtego roku. Tak samo robiłam 2 lata temu, że zbierałam po raz pierwszy, wyrosły mi tamtego lata, no i super, byłam zadowolona, także w tym roku też sobie, znaczy w tamtym roku też sobie zebrałam nasionka, no i będę siała swoje, tylko mówię, boję się, że mi nie wyrosną, bo już jest dość późno na wysiew tego, no ale trudno. I tutaj mam takie trzy opakowania takiej mini szklarni. Jak widać, jest tu też od razu z taką przykrywą, żeby one chyba szybciej rosły. No i 3,99 dałam w Aldiku. Ogólnie to planowałam sobie, wiecie, żeby nie kupować, wykorzystać pojemniki po jakichś tam pieczarkach, czy jakichś takich, wiecie, różnych warzywach, co się kupuje, po prostu takie gotowe panetki plastikowe. Zbierałam je sobie, ale najgorzej właśnie jest to, że co z tego, że ja takie coś posieję, zrobię dziurki, ale najgorzej, żeby potem dopasować spotki właśnie, wiecie, żeby woda nie przelatywała, nie? Bo to będzie stało najpierw u mnie na parapecie w pokojach, więc... No, no a później właśnie zobaczyłam, że takie właśnie były w Aldiku, więc wzięłam taki trzypak, więc to mi wystarczy. No i tutaj mam ziemię, więc zaczynam wysiewać. Wam pokazać właśnie te nasionka. Ja sobie zawsze je zawijam w papier, żeby, wiecie, nie nabrały wilgoci. I tutaj Wam pokażę. Są tak drobniutkie nasioneczka. O, one wyglądają dosłownie jak ziarenka maku. Jak się uda, żeby zakwitły. Mówię, jest późno i nie wiem, czy mi się to uda. To pokażę Wam później, jak zbieram takie nasionka. Bo nie każdy wie, jak zebrać surfini. Bardzo ciężko jest zasiać takie nasionka, bo są naprawdę takie tyci. O nie! Ja Cię kręcę. Wysypało mi się. O nie, wysypało mi się. Po prostu porażka. Ja tylko tak delikatnie, dosłownie, nie przyklepuję za mocno. Delikatnie, tak tylko tą ziemią, o. Teraz zamierzam się wziąć za przycięcie swoich róży, wszystkich drewniałych końcówek. Ja nie jestem jakimś takim znawcą, od razu mówię, jeśli chodzi o kwiaty, ale róże właśnie przycinam, te wszystkie takie zdrewniałe końcówki. O, tak jak tutaj właśnie, wszystkie takie zdrewniałe końcówki obcinam sekatorem i potem właśnie one, widzę, że ładnie rozkwitają się na nowe pędy, bo jak są takie już całkiem zdrewniałe, to one już no nie wypuszczają nowych pęków. Tutaj widać, już ładnie zaczynają kwitnąć, ale wszystkie te zdrewniałe teraz obetnę. No i oczywiście tutaj mam masakrę pod... Wszystko jest zarośnięte, aż trochę wstyd pokazać, no ale trudno, tak porosło. Padało, nie miałam czasu i po prostu ostatnio to strasznie się to rozrosło. Muszę to wszystko powyrywać. Nie wiem, czy mi się to uda teraz zrobić, czy tylko się skupię na obcięciu. We'll be right back.
tyle na dzisiaj, muszę przerwać, chociaż się tak wyrwałam już praktycznie wszystko. Jeszcze przydałoby się tak troszkę oczyścić, ale już nie mam czasu. Muszę jechać po dzieci, bo są dzisiaj u znajomych, także bawią się tam razem i dzwonili, że no, że już trzeba ich odebrać. Znaczy idą na plac zabaw, no i się mówiliśmy, że z tego placu zabaw po prostu ich odbierzemy. Także zaraz muszę uciekać po nich. W każdym razie pewnie zastanawiacie się, po co jest ta siatka. Tutaj już tak trzeba położyć nową. Chodzi o to, że ta siatka była położona tutaj na górę, dlatego że kotki nam tutaj kupkają, sąsiadów. My nie mamy kotów, no ale inne tu przychodzą. Podobno koty właśnie lubią, jak jest taka świeża ziemia. Także dlatego ta siatka była położona po prostu na całą tą powierzchnię na górę, żeby po prostu nie wchodziły. No i to pomagało. No niestety już po kilku razach mi się to poniszczyło. Teraz już też tak po prostu nie udało mi się jakoś to równo poodwadzać, więc Deman pewnie będzie musiał mi położyć nową. Także tak to wygląda. Wzięłam się właśnie za ogarnianie warzyw. Wiecie co, bo wczoraj byłam u koleżanki na kawie i dała mi swoje buraczki, swoje pietruszki. To są warzywa z jej prosto z jej ogródka. Także strasznie się cieszę. I ogarnę sobie je tu od razu na dworzu, jak już wysiałam te kwiatki, żeby w domu po prostu nie robić tego bałaganu, bo wszystko jest jeszcze w tej ziemi. A że jest fajna pogoda, sobie skorzystam. Wow, ale burak. Ale burak, zobaczcie. Jutro będą chyba buraki na obiad. No mega. Przydałoby mi się zrobić zakwat, kurde, z buraka, skoro jest tyle tego. Marta, pietruszkę sobie zamrożę, to tak wiecie, do rosołku, żeby była, a buraczki to chyba ugotuję w szybkowarze i na obiad jutro będą jak znalazł. Ale burak. Wow, kolejny, super. Nie ma to takie swoje warzywka ze swojego ogródka. No ja słabe mam warunki, żeby tutaj na swoim ogródku coś siać. Chociaż dla chcącego nic trudnego pewnie mogłabym jakieś donice wykombinować i chciałabym, tylko kurczę, jakoś tak ciągle brakuje mi na to czasu. No ale super takie swoje mieć warzywka, to jest naprawdę mega. Biorąc pod uwagę teraz całą chemię w sklepach, no to super. Także jestem jej bardzo wdzięczna za to, że podzieliła się ze mną tymi warzywami. To bardzo miłe. Tym bardziej dostać coś, co wiadomo, ktoś włożył w to jakąś pracę, tak? Bo trzeba to było zasiać, przygotować ziemię, zebrać i tak dalej, i tak dalej. Także takie coś się zawsze bardziej docenia, niż jeżeli jaki tam prezent ze sklepu. Ja tak przynajmniej mam, że takie coś chyba sobie bardziej cenię, niż jeżeli coś takiego gotowego. Cała miska warzyw, także muszę to teraz wszystko ogarnąć, bo mam co dzisiaj robić, naprawdę. Dzień dobry. Dobra, rozpakujemy teraz ozdoby, które wyjęłam, jakie tam mam. Moje miotki. Tak, ale Antosiu, czekaj, wiesz co, do tego trzeba chyba nożyczki. Poczekaj chwileczkę. Ale nie wiem, czy wykorzystam je. Zresztą, wiesz, takie kiedyś kupiłam, nie wiem, jakieś takie zestawy były chyba w Funciaku. Takie koszyczki z kurczaczkami, jajeczka. A tak można porozkładać gdzieś tam po kątach. A teraz Zosia próbuje rozpakować takie ozdoby, co dostaliście je w tamtym roku, nie? W Polsce, od cioci. My je kupiliśmy. Proszę? Kupiliśmy je. Kupiliście je? No, to znaczy nie, to chyba wam, to kupiła wam ciocia Martynka, jak byliśmy w Polsce, bo w tamtym roku spędzaliśmy w Polsce Wielkanoc. No ale my wypaliśmy. No to wybraliście, ale ciocia wam kupiła. Ta chyba do ciocia. I super jest! Ale ta. Pika, pika. Daj, zrobimy nożyczkami. To są wasze ozdoby, więc będziecie mieli chyba w swoich pokojach, prawda? Tak? No każdy miał swoje, tak? To chyba było moje, to chyba twoje. No tak mi się wydaje, że to był Antosia, tak, w tym jajku. No więc jeśli chodzi o ozdoby, to taką ma Antoś. To w tamtym roku właśnie dostał w prezencie, jak byliśmy w Polsce. Takie jajeczko. To będzie u nich w pokoju stało pewnie. A Zosia, pokaż swoje tu bliżej. O, a to jest Zosi. Śliczne. To jest na takim kawałku pnia zrobione. A jeszcze tamto, Zosia, odpakuj. Tutaj mam takie jajko, co wczoraj mówiłam, że była ta wyprzedaż ozdób świątecznych w polskiej szkole. No i Zosi klasa robiła takie jajeczka, więc oczywiście tak symbolicznie wzięłam to jajeczko, które
Sofia robiła, znaczy jej klasa. A tam mamy takiego królika, pokażę się go tu bliżej. No i mamy takiego króliczka, on jest takiej sztucznej trawy. Tutaj są jakieś kurczaczki, jest i baranek. Wszystko jest w takiej jakby doniczce. Tak to wygląda. Tego to sobie chyba postawimy w kuchni na stole, co? Albo tutaj właśnie w pokoju na szafce. To jest od tego królika chyba. Daj, pokaż. Trzeba go gdzieś tutaj włożyć, później włożymy. A tu jeszcze mamy takie jajeczko, które Anto zrobił w polskiej szkole wczoraj, tak? Tak. Jeszcze Antoś, tak, takie jajo do powieszenia na wstążeczce. No jeszcze mam jedną ozdobę, taki koszyczek, tylko chyba jest na strychu, to musi Damian mi później ściągnąć. Koszyczek z takimi jajkami, lampkami jakby i one świecą właśnie. No, to teraz już wiem co mam. A, jeszcze mam jedną rzecz. Przypomniało mi się właśnie, że dostałam w prezencie od teściowej teraz taki śliczny talerzyk z takim złotym króliczkiem. I będzie idealnie właśnie, tak sobie pomyślałam, jak kupiłam te jajeczka czekoladowe i te kurczaczki, co pokazywałam w zakupach wcześniej. Pozłożymy je na tym talerzyku i wtedy taki będzie ładny, świąteczny na stole. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Super, takie czekoladowe słodkości na święta. I takim akcentem świątecznym będę kończyć tego vloga. Jeśli Wam się podobał ten vlog, to zapraszam do subskrypcji kanału, będzie mi bardzo miło. Jeśli polubicie też ten film, dajcie łapkę w górę, pomoże mi to też rozwijać ten kanał, bo będzie to dla mnie też takie motywujące. Zapraszam do oglądania kolejnych vlogów. Pozdrawiam Was mocno, do zobaczenia.